Jak odróżnić, bo wydaje mi się, że tu często są podobne objawy, łagodny przerost prostaty od nowotworu. Jak lekarz to może zrobić i czy sami możemy to zrobić? No granicą właściwie trudno określić, jaka jest granica. Natomiast na pewno możemy wtedy określić, jeżeli wykonamy te pierwsze badania, o których mówiliśmy i wykonamy biopsję, wtedy wiadomo, że jest rak albo go nie ma, też nie do końca, bo jeżeli jest badanie pozytywne, czyli jest rak, to na 100% wiemy, że rak prostaty istnieje. Natomiast jeżeli jest korzystne badanie dla pacjenta, czyli nie ma raka, to nie możemy na 100% powiedzieć, że nie ma, należy go dalej obserwować.